W Szczecinie podpisano umowy na inwestycje, które pozwolą zabezpieczyć region przed ewentualną powodzią. Doświadczenia z zeszłego roku pokazały, że zima i związane z nią powodzie wciąż stanowią ogromne zagrożenie dla mieszkańców południowej części województwa zachodniopomorskiego, podkreślał wojewoda Zbigniew Bogucki. Podczas ostatnich miesięcy zimowych przekonaliśmy się bardzo dobitnie, że to nie jest tak, że lodu już na Odrze nie będzie, że powodzi związanych właśnie z skutkami dużych mrozów czy utrzymujących się długo niskich temperatur nie będzie. Stąd nowe inwestycje, które mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom województwa. Nie chcemy, żeby nas tutaj nic zaskoczyło. Chcemy prowadzić bardzo przemyślaną politykę inwestycyjną, jeżeli chodzi o zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Wody Polskie podpisały umowę na realizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miejscowościach leżących bezpośrednio nad Odrą. O szczegółach mówił dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. W miejscowości Piasek ponad kilometrowej długości nowe obwałowanie wraz z taką przegrodą mobilną, czyli pozwalającą mieszkańcom również w sytuacjach bez zagrożenia na swobodny dostęp do Odry, ale również przede wszystkim z punktu widzenia takiego, że nie mamy wału przed oknami, więc przynajmniej lepiej widać i ten wał w całości będzie zabezpieczał mieszkańców tej położonej bezpośrednio nad samą Odrą miejscowości. W Ognicy przebudowany zostanie kanał, a w Gryfinie zaplanowana jest modernizacja nabrzeża przeznaczonego do cumowania lodołamaczy. Inwestycja kosztuje ponad 31 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze we wrześniu i potrwają do kwietnia 2023 roku.